książka Dominiki Słowik, Zimowla, jest jedną z ciekawszych powieści. I tu chciałabym podkreślić to słowo, które jest dosyć mocne, jeśli chodzi o kategorie literaturoznawcze, że oto mamy przeciekawe opisy jednego miejsca, bohaterki, która wspomnieniami wraca trochę do okresu swojego dzieciństwa, do bycia w szkole podstawowej, do małej miejscowości o nazwie Cukrówka. I to jest takie miejsce, w którym rozpoczyna się ta opowieść. Nie tylko chodzi tutaj o świetne rozpracowanie takiego planu miasta, topografii, że my czujemy, chodząc tymi ulicami, w jakim miejscu się znajdujemy, ale siłą tej opowieści jest przedziwny katalog bohaterów. Każdy z nich jest osobą bardzo specyficzną. Ojciec bohaterki na przykład jest typem, który odczuwa znaki, które zapowiadają już rychłe nadejście końca świata. Jest pszczelarz, który włóczy się po mieście w starym szlafroku i ma ule w kształcie ludzkich postaci, z których sączą się takie złociste strumienie miodu. Opisuje to też tak specjalnie, bo jest to bardzo widoczne właśnie w opowieści Dominiki Słowik, że zatrzymuje się i poszerza opisy, wydawałoby się, codziennych sytuacji, które przeistaczają się troszeczkę w takie opowieści na pograniczu, można powiedzieć, magii, dziwności świata, trochę surrealizmu. Przypomina to trochę też technikę, którą stosował i stosuje Wiesław Myśliwski, że zwykła podróż na przykład pociągiem może się przerodzić w kilkunastostronicowy opis. Ta historia też ma takie ciekawe wątki związane z sekretem, z tajemnicą, z odkrywaniem historii rodzinnych. Są też wątki związane z religijnością takiej małej społeczności. Ale ciekawe, myślę, jest też to spojrzenie na to, co było kiedyś z perspektywy już osoby dorosłej. I to pokazuje ta książka, że tak naprawdę są rzeczy, do których nigdy już nie dotrzemy, mając tak wiele materiałów, wspomnień, opisów. To trochę takie śledztwo, które prowadzi główna bohaterka. Na samym końcu tej książki tak naprawdę nie mamy odpowiedzi, co wydaje mi się jeszcze bardzo taką ciekawą grą z czytelnikiem. Sama też powieść trochę przekręca się jak takie szkiełka w kalejdoskopie, bo ci bohaterowie powracają w różnych odsłonach. Wydaje nam się, że ten opis poszerza się, jest coraz bardziej taki dokładny. A kiedy kończymy książkę, tak naprawdę zostajemy z przedziwnym wrażeniem. To jest też siła tego tomu, z przedziwnym wrażeniem, że świat jest jednak wcale nie tak racjonalny, jakbyśmy chcieli, i nie wszystko da się też wyjaśnić.